Dzień dobry. Jest sobota wielkanocna i to, co ostatnio jest od wczoraj właściwie w mojej głowie, to jest fakt, że dowiedziałem się wczoraj, że odszedł Marian Marzyński, który był jedną z kilku ważnych dla mnie osób w moim filmowym życiu. I chciałbym tutaj wyartykułować to, co przychodzi mi na jego temat do głowy. Ja pracowałem z nim przez cały rok w Governor State University, gdzie byłem formalnie jego asystentem przy nauczaniu, ale tak praktycznie to byłem również jego asystentem przy jego produkcjach dla PBS w Chicago w tamtym czasie. I stało się to dlatego, że w taki sposób, który też sporo o nim mówi, jak mnie spotkał kiedyś w Nowym Jorku na początku 1982 roku, to rozmawialiśmy i on tak się na mnie popatrzył, pytał się, co ja planuję, a potem powiedział, że wiesz co, nie jest ktoś taki potrzebny jak ty, to zostań moim asystentem i nic lepszego się w Stanach nie spotka w tym momencie. I faktycznie miał rację. Ja tam pojechałem. Marian był niezwykły w kilku aspektach swojej filmowej działalności i takim pierwszym, który się rzucał w oczy, to był jego stosunek do pracy kamerą. Otóż on był niezwykle wyczulony na sprawy operatorskie, mimo że, jak powiedział, nigdy w życiu kamery nie dotknął. To ciekawe. I niemniej jednak wychował całą grupę bardzo interesujących i jakby to powiedzieli w Stanach, accomplished operatorów. Ja miałem przywilej, żeby w trakcie moich kontaktów z nim bezpośrednio obserwować, w jaki sposób pracował z jednym z nich, który też wtedy się tam gdzieś w jego odbicie znalazł. I to, co było najważniejsze, to było to, w jaki sposób on podchodził do zachowania się w ogóle kamery na planie. To znaczy, miała ona być bardzo aktywna, miała ona być zawsze z ręki i miała być takim przedłużeniem opisywacza, aktywnego opisywacza rzeczywistości. To znaczy miała potrafić wejść w sytuację, która była nieustawiana zwykle w większości wypadków. I operator miał być na tyle, tak się rozglądam, czy tutaj nie idzie jakiś znajomy mój, ale nie. I operator miał być na tyle przewidujący, wrażliwy, że poprzez zmianę kadrów, no to wiadomo, tam odjazd, dojazd, dojście, odejście, ale również i co ważniejsze, przez zmianę na ujęciu kątów widzenia, ustawiania się, prowadzić opowieść w taki sposób, żeby te zmiany i przejścia były nie do wycięcia, tylko żeby były częścią opowiadania. I wtedy, kiedy to się udawało, to było fantastyczne. To była taka metoda właściwie pisania opowieści, używając kamery jako pióra, narzędzia, które tworzy zdania. Oczywiście potem bardzo duża część tego typu ujęć nie wchodziła w całości do montażu, bo zrobić taki interesujący obchód kamerą po sytuacji, żeby tak trwał z minutę albo i dwie i żeby nie było w nim żadnego kiksa, to nie jest taka prosta sprawa. Więc to była jedna rzecz, która mnie w nim zaintrygowała. To się wszystko brało z tego, że miał niesamowite wyczucie na to, gdzie i jak kamera powinna pracować,
ale nigdy tej kamery nie dotykał sam. Natomiast potem analizował z nami, z tą grupą, która się tam koło niego kręciła, to co myśmy przywozili mu z planu i wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to dosyć wnikliwie pokazywał, co należało by zrobić lepiej, inaczej, skuteczniej. Druga rzecz to było to, że na owe czasy dosyć takie nowe, powiedziałbym śmiałe bardzo, to było to, że wstawiał siebie do swoich produktów i używał siebie jako takiego narzędzia, które popycha i organizuje akcje. No w tej chwili to wszyscy to robią i stało się to już banalne i właściwie nieznośne. Ale wtedy było to oryginalne. Kolejnym takim aspektem, który pamiętam, to było to, że on bardzo starał się patrzeć na film jako na taką nieustającą grę właśnie łapania tego, co jest nieprzewidziane, dokumentalne. Opowiadał kiedyś, że był na planie u Felliniego i bardzo go zaskoczyło to, że Fellini w jego rozumieniu, to znaczy w rozumieniu i w spostrzeżeniach Mariana, traktował plan jako taki jeden wielki obszar właśnie eksperymentów dokumentalnych, że ustawiał sytuacje i potem patrzył, co się z nich wydarza i dopiero wtedy to wszystko składał razem. To jest zaskakujące, dlatego że filmy Felliniego wydają się niezwykle precyzyjnie ułożone i ustawiane. No ale ewidentnie ten kawałek takiego swobodnego podejścia do tematu został wyłapany przez... O, wow. Łabędzie fruwają, ale to musimy je złapać kiedy indziej. Łabędzie. Poza tym był bardzo ciepły. Był ciepły i bardzo szybko myślący. Ta jego otwartość i ciepło dla ludzi wyrażała się w normalnym życiu codziennym. Zawsze skracał dystans. Ja spotkałem go i była między nami ogromna różnica doświadczenia i wieku i pozycji. I od razu kazał mi sobie mówić ty. No, w Stanach to jest dosyć naturalne, ale dla mnie to było takie trudne na początku. Musiałem się przemóc z jego pomocą, ale na planie obserwowałem, że bardzo, bardzo szybko właśnie podchodził do ludzi, obejmował ich, szukał takiego kontaktu i psychicznego, i nawet takiego fizycznego. I myślę, że to bardzo pozwalało na szybsze i głębsze wejście sytuację. Jeżeli chodzi o ten aspekt operatorski, jeszcze do tego wrócę, to rzeczywiście był zwolennikiem takiego niesamowicie intensywnego i pełnego pasji podejścia do tematu. Wystarczy powiedzieć, że jeden z wybitnych obecnie operatorów, który wtedy u niego terminował, mówił, że on po prostu nie zdejmuje kamery z ramienia, że nawet jak udaje się tam, gdzie król piechotą chodzi, to sobie siedzi i praktykuje panoramy i zmiany planów. No i to potem dawało rezultaty. To jest troszkę podobne, tak mi się teraz kojarzy, z takimi formami wschodniego treningu sztuk walki, gdzie wykonuje się, powiedzmy, w teorii, żeby być dobrym, jeden drobny ruch 10 tysięcy razy. No więc jak człowiek się zespala z kamerą bardzo często, to niewątpliwie przekłada się to potem na jego skuteczność. I jeszcze jest jeden aspekt, taki czysto techniczny, że wydaje mi się, że wtedy
to znaczy w latach 80., kiedy były te naramienne Ariflexy i te Betacamy, którymi żeśmy pracowali, to one były po prostu bliżej oka, bliżej ciała i jakoś wydaje się było bardziej naturalne zespolenie się z takim aparatem i manewrowanie nim wśród sytuacji. No w tej chwili jednak te uprzęże, te rigi są troszkę bardziej skomplikowane, generalnie rzecz biorąc. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomina. Dla niego robienie filmów nie było taką rzeczą błahą i uważał, że wymaga to długiego przygotowania, że film trzeba donosić, że jest on rezultatem jakiegoś głębszego procesu, który się odbywa przed realizacją filmu. Kolejnym aspektem, który pamiętam u Mariana, to było to, że tematy, które robił, no w dużym stopniu ze względu na to, że sam siebie w nie wstawiał, w dużym stopniu wynikały z jego przeżyć. No, robił to, na czym się znał, robił to generalnie, co go bolało, co go jakoś interesowało, o czym on jako człowiek uważał, należy mówić. To też jest ciekawe i godne pamiętania. O, jeszcze jedną rzecz pamiętam, która wydawała mi się ciekawa. Marian mówił, że po prostu nie daje rady oglądać filmów fabularnych, bo go nudzą śmiertelnie i że on już po pierwszych kilku ujęciach wie, jak się film skończy. Pewnie wiedział, więc to też wskazuje na jego dosyć spore wyrafinowanie w tej dziedzinie. Ale opowiedział mi kiedyś, że był jeden temat, który chciał zrobić. I jeśli dobrze pamiętam tę rozmowę, powiedział tak. Dowiedziałem się, że ma być robione Sophie's Choice w Kalifornii, w Hollywood. I zadzwoniłem nawet do produkcji i powiedziałem im, że jestem idealnym człowiekiem, żeby to zrobić. No i oni powiedzieli, że bardzo jest im miło i dziękują za telefon i się odezwał. Oczywiście się nie odezwali. On to tak opowiadał troszkę jako właśnie przykład, po pierwsze, tego, że większość rzeczy go nudziła, no ale ten temat Sophie's Choice bardzo go zaintrygował. No a drugie, że był jakimś pewnie... No miał w sobie taką przebojowość, miał w sobie taką bezczelność, która pozwoliłaby dokumentaliście, jakkolwiek znanemu i nagradzanemu, myśleć, że ktoś w Hollywood mu pozwoli zrobić bardzo duży film z gwiazdami hollywoodzkimi. Przyjaźnił się z Chrisem Malkiewiczem, który napisał podręcznik o sztuce operatorskiej. I parę razy żeśmy razem pili kawę. I pamiętam, jak Chris kiedyś powiedział: wiesz, Marian, gdybym ja miał twój talent, to bym się zabrał za coś, o czym właśnie rozmawialiśmy. Także to spotkanie moje z Marianem, wtedy, kiedy nastąpiło, było niezwykle owocne. Takie kształcące, powiedziałbym. I wydaje mi się, że się od niego tak wiele nauczyłem, że pozwoliło mi to po prostu zupełnie bezczelnie zrobić kolejny krok w Stanach i jakoś się odnaleźć w takim dziwnym obszarze filmów korporacyjnych, dokumentalnych w Los Angeles, który to obszar jest ciągle, chyba był wtedy, myślę, że teraz dalej jest, bardzo taki konkurencyjny. Ale te wszystkie sztuczki, techniki i podejścia do sprawy, które wyniosłem od Mariana, zaowocowały, więc ten jego talent pedagogiczny i taka aura, która promieniowała na tych, którzy koło niego
byli i jest niewątpliwie ogromnym darem, który wniósł. Także chylę czoła. No i zawsze jak się takie rzeczy nagrywa publicznie, to właściwie jest taki dylemat, przynajmniej u mnie. Dla kogo to się robi? To się robi dla siebie, to się robi no, rzekomo dla tych, o których mówimy, których już nie ma, ale czy nie jest tak, że się częściowo to również robi dla tych, którzy to oglądają, żeby na przykład pokazać się znało Marianę albo coś takiego. No jest to trochę, skomplikowane i wrażliwe. Niemniej jednak, biorąc wszystko pod uwagę, myślę, że dobrze jest wypowiadać tego typu uwagi. Także dziękuję, Marian, za wszystko i do zobaczenia.